Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 60. dzień mojego wyzwania NoFap. Juhu, fajerwerki. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam parę słów na temat punktu akupresurowego, akupunkturowego, który wykorzystujemy w swojej praktyce Ovarian Breathing, aby sprowadzić tam energię w pierwszym kroku. I jest to punkt, który się znajduje w ciele zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w kroczu. U kobiet on jest dokładnie pomiędzy tylną ścianką pochwy a odbytem. I ten punkt, ja go do tej pory w ogóle źle nazywałam, bardzo przepraszam, bo mówiłam, że to jest punkt Hui Yin i tak to się pisze, ale właśnie się dowiedziałam niedawno, że jego się czyta Hui Yin. A więc punkt Hui Yin jest to niezwykle istotny punkt w ciele, ponieważ on łączy trzy bardzo ważne meridiany. Meridian zarządzający, Du, meridian poczęcia, Ren oraz meridian penetrujący czong. Akupresura, akupunktura w tym punkcie leczy głównie takie choroby właśnie tych okolic narządów rodnych, czyli na przykład zaburzenia miesiączki, nocne moczenie, nocne emisje. On może być pomocny przy nofapie tutaj, jeżeli ktoś chce transformować energię seksualną i zbiera, gromadzi energię, a zdarzają się nocne emisje, to masowanie tego punktu u mężczyzn może pomóc. Ale też, co ciekawe, niezwykle, jest to punkt, którego jak gdyby uciskanie lub nakłuwanie może leczyć tak zwane zaburzenia Shen, czyli energii duchowej, i w ten sposób nazywają taoiści choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne. Także to jest bardzo ciekawe w ogóle podejście, że te zaburzenia psychiczne w naszym zachodnim świecie, to co nazywamy chorobami psychicznymi, to są tak naprawdę zaburzenia energii duchowej. Bardzo ciekawe podejście dla mnie i bardzo ciekawe, że można je leczyć właśnie w ten sposób, uciskając ten punkt w kroczu. Ja jeszcze znajdę w opisie, bo niestety zapomniałam sprawdzić, gdzie on się dokładnie u mężczyzn znajduje, bo się trochę za bardzo skupiam na sobie, wiecie. Także znajdę to i dopiszę Wam to, znajdziecie to w opisie, bo niestety nie jestem w stanie Wam teraz powiedzieć, ale na pewno uzupełnię te informacje, żebyście mogli szybko i łatwo zlokalizować u siebie ten punkt. I teraz Wam chciałabym opowiedzieć o jeszcze jednej praktyce. To jest też praktyka taoistyczna, i która jest bardzo interesująca, bardzo prosta tak naprawdę i wymaga tak naprawdę tylko odrobiny prywatności. Jeżeli macie możliwość zapewnienia sobie odrobiny prywatności i wystawienia tego punktu na działanie światła słonecznego, to nasłonecznianie punktu Hui Yin przynosi niesamowite efekty i niesamowite benefity, ponieważ tak naprawdę naświetlenie tylko 30-sekundowe tego punktu równa się całemu dniu spędzonemu na powietrzu, na słońcu, w ubraniu. I co nam to daje, że ten punkt nasłoneczniamy? Po pierwsze wpuszczamy, ponieważ to jest w ogóle punkt, który jest nazywany bramą życia i śmierci. To jest punkt, przez który energia chi, energia życiowa, wchodzi i wychodzi z ciała człowieka. To jest punkt, w którym energia wchodzi do ciała człowieka i którym energia jak gdyby zostaje wypuszczona z tego ciała. A więc nasłonecznianie tego punktu zapobiega wyciekom energii życiowej chi z organizmu, co generalnie wspiera zdrowie, nasze zdrowie, naszą witalność.
i długowieczność ciała fizycznego. Oprócz tego, nasłonecznianie tego punktu wpuszcza energię solarną, potężną energię solarną, która przynosi benefity. Tak naprawdę słońce, którego my się ostatnio w zachodnim świecie bardzo boimy, jest bardzo ważne dla naszego funkcjonowania prawidłowego, dla naszego zdrowia. Ono ma dużo więcej benefitów niż te, które odkryła współczesna nauka. I ja na przykład już od bardzo dawna, od kilku lat, nie używam w ogóle filtrów słonecznych. To jest, kochani, mit, że filtry słoneczne nam są potrzebne. One osłabiają działanie słońca, tak naprawdę, które ma dobroczynny wpływ na nasz organizm. Być może był taki moment, kiedy była ta dziura ozonowa, tak duża, i było duże użycie freonu w przemyśle, i rzeczywiście to nasłonecznianie nadmiarowe powodowało raka. Natomiast dziura ozonowa już się zmniejszyła i to słońce nie jest już w tej chwili szkodliwe, tylko z jakichś powodów tej informacji się nie podaje do wiadomości publicznej. No tak, no ale oczywiście wy zrobicie tak, jak uważacie, natomiast ja już od dłuższego czasu korzystam z energii słonecznej bez filtrów. No chyba, że nie wiem, spędzam cały dzień w ostrym słońcu na plaży, ale ja z reguły tak w ten sposób w ogóle ze słońca nie korzystam. Żeby się tak opalać, leżeć plackiem, to wtedy myślę, że tak, że warto użyć jakiejś ochrony, żeby się nie spalić, tak? Natomiast tak wychodząc na ulicę, korzystając po prostu ze świeżego powietrza, będąc w ubraniu czy w ruchu, to naprawdę ta ochrona aż taka nie jest potrzebna, tak żeby w każdym kremie był filtr przeciwko promieniom słonecznym. Wracając do nasłoneczniania punktu naszego, który znajduje się w kroczu, czyli punktu Huayin, co ono jeszcze nam może za benefity przynieść? Otóż ono, słuchajcie, zwiększa kreatywność, wspomaga libido i balansuje energię seksualną, równoważy. Następnie reguluje rytm dobowy i wspomaga dobry, zdrowy sen. A także uziemia, o dziwo, tak? Energia solarna jednak i ziemia to jest ze sobą, to są energie, które są ze sobą połączone, więc w momencie, kiedy się nasłoneczniamy, to również bardziej się łączymy z naszą matką ziemią. Poza tym zwiększa magnetyzm i poszerza pole aury, pomaga w skupieniu uwagi. To jest świetne, jeżeli ktoś medytuje i ćwiczy skupianie uwagi na konkretnym temacie, na konkretnym problemie, na przykład medytuje nad ego. Oraz reguluje funkcję hormonów w organach seksualnych. Ja jestem, kochani, zachwycona tym, co to może zrobić. Jeszcze nie próbowałam, ale myślę, że będę próbować jakoś tak złapać słońce przez okno może. Ja niestety nie mam ogródka. Zazdroszczę osobom, które mają ogródki i mogą sobie jakoś tam parawanik ustawić i sobie tam się rozłożyć i tą energię złapać bezpośrednio na powietrzu. Natomiast ja to myślę, że tutaj może jakoś przez okno będę próbowała z mieszkania te promienie słoneczne złapać, ale jestem bardzo ciekawa efektów. Dajcie znać, czy mogliście z takiego nasłoneczniania punktu Huayin skorzystać, czy macie możliwość i czy próbowaliście i jakie to daje efekty. Takie naświetlanie nie powinno być zbyt długie, w zupełności wystarczy między 30 sekund a 5 minut. I najlepsza pora do tego nasłoneczniania, idealna pora to jest między godziną 7 rano a 9 rano. Także, kochani, jutro rano wstajemy i łapiemy pierwsze promienie słońca.
A tymczasem życzę Wam dobrej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Satnam.